mówi o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Podważa istnienie jednego Boga. Ale właśnie Jezus
chciał pokazać, co jest najważniejsze w prawie, które skupia się na człowieku, które nie stawia szabatu wyżej nad pomoc osobie, która choruje od lat. W świątyni, która stała się miejscem zarabiania pieniędzy, a nie miejscem spotkania z Bogiem. W końcu chciał pokazać, że Bóg jest jeden, tak, ale posłał swego Syna, który jest Bogiem. Za to chcieli go skazać, a On przyszedł to wszystko wypełnić, pokazać nam, jak mamy patrzeć na właśnie na naszą rzeczywistość Jego oczami, oczami Jezusa Chrystusa. Taka druga myśl, która też mi przyszła na myśl w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Ze zburzeniem świątyni wiązał się jeszcze inny bardzo ważny fakt. Razem ze zburzeniem świątyni przepadło kapłaństwo hierarchiczne, tak? Kapłaństwo instytucjonalne. Nie ma świątyni, nie ma ofiar. A Jezus mówi w innym fragmencie Ewangelii: zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. Mówi o świątyni tego ciała. Zobaczmy, jaką mamy wspaniałą misję. Jezus ocalił w nas to kapłaństwo. Bo Żydzi pozbawieni świątyni rozpieszli się, tak? Została im synagoga. A my, chrześcijanie pierwszych wieków, pierwszych lat, spotykaliśmy się po domach, łamaliśmy chleb, dzieliliśmy się Słowem Bożym. I w końcu została nam powierzona niesamowita misja budowania świątyni, bo to naszymi rękami, naszymi słowami, mocą Ducha Świętego będziemy przyzywali, aby chleb i wino stały się ciałem Chrystusa. Budujemy świątynię, sprawując kapłaństwo, które jest darem dla nas. Jak wielką moc, jak wielki dar Bóg nam dał, że zachował w nas święte kapłaństwo. Trzeba nam, żebyśmy o nie dbali, abyśmy je pielęgnowali. Bo mamy niezwykłą moc. I druga część dzisiejszej Ewangelii też mówi: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Najgorsza rzecz, jaka może się stać, nastąpi wtedy, kiedy pasterz zostanie zwiedziony. Kiedy my zostaniemy zwiedzeni, jak będziemy innych prowadzili do Jezusa. Nie bójcie się, jak będziecie słyszeli o wojnach i przewrotach, o głodzie i zarazie. I bardzo aktualne są dzisiejsze słowa Ewangelii, zwłaszcza w słowie zaraza. I w tym miejscu stawiam sobie pytanie, co jest częściej przed moimi oczami? Czy telefon i wszystkie newsy na temat niedługo wojna, wojska gromadzą się tu, tu, tu. Tyle nowych zarażeń, tyle nowych zmarłych. Czy może jednak Słowo Boże, Biblia jest częściej w moich rękach? Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Ku czemu bardziej kieruję swoje oczy, swój umysł, swoje serce? Czy ku wiadomościom, newsom w telewizji, czy ku Słowu Boże? Oby ku Słowu Boże. Oby to Słowo Boże było w nas, abyśmy je codziennie czytali, medytowali, nie rozstawali się z nim. Aby w naszych parafiach, wspólnotach codziennie było rozważane Słowo Boże, głoszone były kazanie. Krótkie, ale żeby były. Bo czym mamy karmić ludzi? Newsami z telewizji? Nie. Słowem Bożym. Ale żeby tak było, musimy uważać, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Abyśmy się nie wciągnęli w wir tego świata, w jego troski. Się spotykać krótko.
Pan Bóg nam wszystkim błogosławił. I proszę też o kapłańską modlitwę, jeżeli macie taką możliwość. Módlcie się również za mnie, bo idzie nowe i wiadomo, jak to jest, nie? Jakie strony to też rzeczywiście potrzeba tej opieki, tego daru Ducha Świętego też w prowadzeniu, więc jeżeli mogę z tego miejsca prosić Was o to, to jako Wasz współbrat, kapłan, proszę, byście mieli to też na uwadze. A ja również chciałbym tę przeświętą sprawować w intencji naszego dekanatu, w intencji naszej wspólnoty kapłańskiej. Ja to powtarzam wiele razy księżom, kolegom z Polski, że ten dekanat jest dla mnie fenomenem, że chcemy się spotykać tak licznie razem, że to nie jest taki przymus, że musimy przyjść, podpisać dla biskupa kartę, że byliśmy, ale o tym też nie chcemy tworzyć więzi. Ja dla mnie to jest fenomen, którego doświadczyłem tutaj na Ukrainie i za to jestem Wam wdzięczny, że tworzyłem tę wspólnotę i Panu Bogu, że dało mi tego doświadczyć właśnie.